Mam dzisiaj dla Was niespodziankę. Pokażę Wam, co jeszcze Zuzi zapakuje. Nikogo nie ma tutaj, Zuzia. To na pewno dzisiaj? Tak się tutaj Zuzia nam urządziła. Ale koniec Vlogtoberu wyszedł. O matko. Hej kochani, witajcie już w ostatnim Vlogtoberze. Trudno uwierzyć, ale tak właśnie jest. Miesiąc vlogów za nami. W tym miesiącu ten vlog jest chyba 22, o ile się nie mylę. I tak, mam dzisiaj dla Was niespodziankę, tak jak wspominałam, mam materiał, o którym zapomniałam, a jest to materiał, który nagrywaliśmy wspólnie całą rodziną w Carrboro. Wtedy był jakiś festiwal muzyczny. Fajny, fajny. Dzisiaj taki dzień trochę organizacyjny, bo już jest za 1:05. Miałyśmy z Zuzią wyjechać o 1:00, ale coś tak czuję, że będziemy miały poślizg. Tutaj już zupa czeka na zjedzenie. Zaraz sobie zjemy. Zdążyłam zrobić jeszcze, jak widzieliście, zupę dyniową. O, Zuzi jeszcze muszę pestki dać. I co? I będziemy się zbierać i jechać do szkoły. Zuzia gotowa? Nie. Ja jeszcze Ci muszę spakować jedzenie. Tu mam chleb dla Zuzi, dwie takie czekolady kupiłam, bardzo dobrej jakości, właśnie takie pełne czekolady. Tutaj mam lodóweczkę i za chwilę tutaj powędruje jeszcze jedzenie. Mam nadzieję, że nie spadnie. Pokażę Wam, co jeszcze Zuzi zapakuje. Zostały mi dwa kawałki lasagne. A to jest świetne, jeżeli chodzi o takie jedzenie właśnie, które można sobie odgrzać. Tylko jeszcze zamrażarki mam wkład. Dobra, mamy dwa wkłady. Dwie lasagne na wynos. Dwie lasagne. Dzisiaj jeszcze tą zupkę. Jedną zupkę Zuzia będzie miała. Jeszcze jest gorąca trochę. Za chwilę. Już daję, dzisiaj kupiłam eklera, jej ulubionego eklera, dwie czekolady, o to może, nie no, te czekolady na pewno zupy nie dam, to zupa jeszcze poczeka, to jeszcze dam chleb tutaj, mieści się tutaj chleb, ogórek miałam dać właśnie, ogórek, awokado, dużo awokado mamy i miałam dać jej masło i jej ulubiony ser. Ostatnio jak Wam pokazywałam zakupy z Costco, czy nawet w Costco byliśmy razem, to mówiłam Wam, że to jest ulubiony ser Zuzi. To jest ten wędzony gouda. Och, pięknie pachnie. Zuzielko, chleb, masełko, ser na to. Nie wiem, kiedy Zuzia teraz przyjedzie kolejnym razem, bo za tydzień w piątek, to znaczy w tym tygodniu, w piątek, co za tydzień, teraz w piątek już Tomek wyjeżdża. Tomek jedzie na, tak jak ja miałam babski wyjazd, on jedzie na, chciałam powiedzieć chłopski, chłopski wyjazd, no dobrze, męski wyjazd, jedzie w góry na rowery z kolegami. My z dziewczynami tylko się modlimy, żeby się im nic nie stało, bo oni zawsze wyrazają z jakimiś takimi przygodami i tak, my miałyśmy swoje przygody, oby oni już ich nie mieli za wiele, tylko te pozytywne. Ogórek, zapomniałam ogórka. Dobra, muszę się skupić i jedziemy. Także teraz puszczam Wam ten materiał z początku października, a odzywam się już z drogi z Zuzią. Nagram Wam relację do jednego z vlogów, jeszcze nie wiem do którego. To nie jest lusterko, Hania. Jeszcze nie wiem do którego, ale jesteśmy dzisiaj obok w miasteczku, w Carrboro. Nawet nie wiem, czy raz do roku, czy nie częściej. Jest taki dzień, festiwal muzyczny. W całym Carrboro jest chyba 17 miejsc, gdzie odbywają się przez cały dzień różnego rodzaju koncerty. Coś niesamowitego. Także pokażę parę fragmentów. Metrów dalej, przed nami już jest kolejny lokal, ale towarek, ludzie się ustawiają na chodnikach, żeby posłuchać. Tutaj w tym budynku przed nami jest kolejny koncert, tam raczej nie wejdziemy, bo ludzie już na ulicy stoją, ale no jest pełno ludzi wszędzie. Super, uwielbiam właśnie tę miejscowość, bo to jest taka trochę hipsterska miejscowość, nasze klimaty. To jest to sama miejscowość, gdzie my przyjeżdżamy z Zuzią właśnie na Farmer's Market, z kompostem, robić zakupy, ulubiony chleb. To właśnie tutaj. Idziemy dalej, gdzie będziemy mogli stanąć normalnie, nie na ulicy. Kolejne 50 metrów za nami. Dochodzimy do kolejnego miejsca. Dochodzimy w sumie do miejsca, w którym byliśmy z Zuzią na koncercie. Cat's Cradle? Chyba tak. W połowie drogi mamy przerwę. Idziemy na nasz, no właśnie chyba sałatkę dzisiaj, nie smoothie, bo zwykle bierzemy smoothie. Obojętnie, to są takie same. Mamy takie same sałatki. Czekaj, się nazywa córka farmera, tak? Jest właśnie ze słodkim ziemniakiem, połączenie jarmużu ze szpinakiem, a chyba kasza pęczak tutaj jeszcze była. Smakuje ci, Zuzia? Zuzia obcięta. Już prawie na miejscu. Nie zaczęła głowa boleć, ale też takie chmury idą, jakieś ciśnienie się zmienia i będziemy mieli brzydką pogodę. A Zuzia za to siedzi i się uczy cały czas. Zuzia, tak się Zuzia cieszy właśnie, że przyjechała do szkoły. Muszę ci włosy poprawić. Jeszcze Zuzi dzisiaj podcinałam te włosy. Wczoraj trochę, dzisiaj trochę. Tak wygląda, jakby miała ogrom włosów. No bo teraz jestem stylizowana. Ale właśnie mi się tak podoba. Wiesz, że zawsze mi się tak bardziej podoba. Uszła mnie się rana koszulka. To jest moja stara koszulka, jeszcze z Irlandii. Nie nosiłam, a na Zuzie była za duża, więc sobie ją tutaj przyszywała. No skróciła mnie też, że ona była taka duża i później wąska się nagle robiła, dziwnie kształtnie. No, ale, no. Ale ładnie ją się uszyła. No bardzo ładnie, tylko za pierwszym razem jak ją uszyła, Zuzia włożyła, potem nie miała ściągnąć. Musiałyśmy ją trochę spróbować. Zuzia, jedno pytanie. Jakie w ogóle masz przedmioty? Bo nigdy chyba o tym nie mówiliśmy. W sumie jakie? Mam... Calculus. No to wytłumacz, co to jest. Matematyka. Matematyka. No, co się śpić? A tak, mam Calculus 1. Ale czy to jest matematyka na poziomie college'u już, czy dopiero tak, będziesz miała? Tak. To jest to. Później mam AP Chemistry 1, czyli to jest, AP to znaczy Advanced Placement, czyli to jest już klasa w college. Więc chemia i pierwsza część. Mam gitarę, mam... To jest ten przedmiot dla rozrywki. Mhm. Mechanical Engineering. Której nie lubi, Zuzia? Mam American Studies. American Studies, czyli tak jakby angielski połączony z historią, tak? Tak, tak. I Zuzia bardzo lubi. Tak. Bardzo fajni profesorowie i to... Mówiłam chyba o tym. To był jej ulubiony chyba przedmiot, tak? Tak. Data science. Data science, czyli... To jest taki, taka nauka... To jest programowanie w Python, uczenie się jakby używania różnych datasets, no jakieś dane daty, to jakby odczytywanie tego i robienie tam różnych rzeczy z tym. To jest bardzo dobry w ogóle zawód tutaj. W ogóle nigdy się wcześniej z tym nie spotkałam, a to podobno są bardzo dobrze w ogóle płatne zawody. To jest requirement u nas w tej szkole. A też Ci się podobało chyba, nie? To jest taki chill. Ale fajnie wyglądasz w tych włosach. I tym razem, słuchajcie, Zuzia chyba zostaje na 3 tygodnie. Zobaczymy. Jak będziesz się czuła, jak będziesz tęskniła, bo będziesz chciała jechać do domu, to mi zadzwonisz, to przyjadę po Ciebie. Ale ma teraz Zuzia próby, a potem przedstawienie. To jest przedstawienie, czy to jest musical? Przedstawienie. Okej. Okay. A musical będziesz miała na wiosnę? Tak. To jeszcze taki klub, do którego Zuzia należy, to właśnie drama. Theater. W nas w szkole się to drama nazywało. Ciekawe, czy będzie padać. Ojej, patrzcie jakie widoki tutaj. Stoimy pod takim pięknym drzewem, który za 3 tygodnie będzie już bez liści, Zuzia. Weź proszę mój pojemnik też, dobrze? A ja jeszcze w klapkach, bo jest tak gorąco dzisiaj. A coś czuję, że... Znaczy coś czuję, to znaczy w pogodzie już było widać, że wszystko się zmienia i będzie zimno. No ja wezmę tę torbę. Możesz jakiś ręcznik czysty? Czy będziesz prała? Będę prała, nie wiem, proszę wyglądać. Te buty zostawiasz? No. Ok, mam Ci je wyprać? Jak chcesz. Ok, syn. Idziemy. Tak. Nikogo nie ma tutaj, Zuzia. To na pewno dzisiaj? O, jest tam ktoś już i też idzie. Z całym ładunkiem. Ledwo się doczekałam. Uj, jaki zaduch. A to nie możecie okna otworzyć chyba, nie? Nie dałam, żeby miały światło. Aha. No, patrz, mi rosną mnie. No. Ładnie. Tutaj też jeszcze nie padły. Taki wysoki, nie? Się zrobił. Ale generalnie to tu jest ciemno, nie? A bo rano ty masz światło, nie? Rano mam bardzo. Rano masz słońce. A poza tym... Nigdy nie wchodzi, bo i tak mnie nie ma w pokoju. Ale rano fajnie żegnam. O, zobaczcie jakie są lampki. O, jak ładnie. Baterie do czego? A, do kotków. Pokaż. Tak się tutaj Zuzia nam urządziła. Tu jest lustro jeszcze, które ostatnio dowoziłam. Też ostatnio, to już ponad miesiąc temu. Bo nawet więcej. Dobra, do lodówki. Jeszcze mogłyśmy jakiś sok kupić, coś do picia. Masz tylko wodę. A tą czekoladę tutaj ci dam, co? Czy to kiedyś będzie prostsze? Dla mnie nadal Zuzia mieszka w domu. To jest tak jakby jej drugi dom, ale dalej mieszka w domu. Mi się wydaje, że wyprowadzi się w momencie, kiedy będzie miała swoje po prostu mieszkanie, swoje życie już. Na szczęście zbliża się taki czas, gdzie będzie jej coraz więcej. W listopadzie będzie na Thanksgiving na tydzień, a potem będzie na święta praktycznie cały miesiąc w domu. Tak się cieszę. Tylko najpierw egzaminy. Na początku grudnia mają egzaminy, ale też ja tutaj przyjadę na początku, właśnie w te 2 dni egzaminu, więc zobaczę jak to będzie, ale będę musiała gdzieś tutaj spać i to jest w ciągu tygodnia, więc zobaczymy jak to będzie, bo muszę przywieźć, będziemy organizować z takim, chciałam powiedzieć, komitetem rodzicielskim, ale z innymi po prostu rodzicami takie stoliki na ich przerwy między egzaminami. Akurat ja będę robiła swoje wypieki dla nich, a jakieś tam inne mamy będą jakieś napoje przygotowywać, tak żeby mieli fajną niespodziankę na przerwę. No. Dobra, jadę. Głowa mnie boli, ale nawet tabletki nie brałam, bo wiem, że przy zmianie ciśnienia nawet tabletka mi nie pomoże. Mam jeszcze trochę kawy i jadę. Może będę musiała kawę po prostu dokupić po drodze. Woda też już wypita. Jeszcze od Zuzi sobie przelałam trochę wody, więc zobaczymy. I tak będę musiała się gdzieś zatrzymać. Jak widać jest już ciemno. Ja stanęłam na chwilę na ładowarce. Dosłownie muszę załadować przez 2 minuty. Jestem w takim miejscu, jestem gdzieś dalej McDonald's, a jestem z tyłu za stacją benzynową. Najczęściej te ładowarki są albo przy stacjach benzynowych, albo przy jakichś takich molach, przy takich dużych skupiskach sklepów. No okej, już mogę jechać. Do domu jak przyjadę będzie jeszcze 10%. Okej, szybciutko zmiana i jadę dalej. Zostało mi 50 minut. Chciałam wam tylko pokazać, że na koniec mam taką drogę do domu, jakieś pół godziny. I nie uwierzycie, ale przed chwilą jechał facet naprzeciwko mnie, w ogóle bez świateł, tylko co jakiś czas mrugnął awaryjnymi. Ale za chwilę skręcamy, chciałam wam pokazać jeszcze jeden dom, który jest wystrojony tutaj na Halloween. I powiem wam, że te domy na przykład poza jakby osiedlami, gdzie nie ma tego tak zwanego HOA, jakby kontroli, to mają niektóre takie dekoracje. Jest jedna taka dekoracja, którą muszę wam pokazać, ale muszę ją najpierw odnaleźć, bo jak widzicie jest trochę ciemno. Żebym tego nie przegapiła. O, jest tutaj. Czekajcie, sekunda. Musiałam wyciągnąć telefon, ale na szczęście nikt nie jedzie za mną. Zobaczcie, to jest dom i teraz najlepsza atrakcja. A, tutaj są kosmici. O, piesek! Hej! O, piesek sobie z kosmitą gadał. Także tak to wygląda. Jest herbatka w kubku, który dostałam od Eli. Nie wiem, czy ja wam pokazywałam wam go, ale nie wiem, czy wszyscy widzieli. Zobaczcie, tu jest Białystok, całe miasto. Piękny. Jest taki fajny rozmiar na kawę idealny, aczkolwiek teraz mam akurat herbatę taką jesienną, którą dostałam od Pameli. Koszulkę dostałam od Pameli też. Jest fajna. Powinna mieć kawę. Idealna koszulka dla mnie. Tylko ja sobie zawsze z t-shirtów wycinam te kołnierzyki. Nie lubię, jak mam coś takiego bardzo blisko szyi, poza szalikiem. Słuchajcie, wróciłam wczoraj dosyć późno, więc nawet nie skończyłam vloga, a że to ostatni Vlogtober, no to wypadałoby się pożegnać, ale też odpowiedzieć na jedno z pytań, jak to nasza tradycja, o której chyba zapomniałam parę razy, ale pamiętajcie, jak macie pytania, to zostawiajcie w komentarzach pod vlogiem, a ja zawsze będę starała się odpowiedzieć na jedno pytanie pod koniec kolejnego vloga. Także teraz czas na pytania, a dlatego, że wczoraj było o Halloween i jak zwykle co roku ten temat Halloween wywołał pewne kontrowersje i już mi się po prostu nie chce nawet o tym mówić co roku. Powiem wam może jedno i napisałam to w którymś z komentarzy jednej dziewczynie. Jest nasza moderatorka Ela, razem czuwamy nad tymi komentarzami, jeżeli pojawiają się jakieś brzydkie komentarze, to je usuwamy, takich osób tutaj nie potrzebujemy i mówiąc nie potrzebujemy, to mówię o naszej społeczności całą, którą razem tworzymy. Jak wiecie, zawsze powtarzam, że to co tutaj budujemy, to ma być pozytywna społeczność, mamy się pozytywnie nakręcać i taki był właśnie zamiar wczorajszego vloga, na takie pozytywne nakręcanie. Ja pierwszy raz zetknęłam się z Halloween mieszkając w Irlandii. I też nie wiedziałam, w jaki sposób mam podejść, bo miałam takie bardzo polskie podejście. I poznałam wtedy wspaniałego księdza z naszej małej parafii, chciałam powiedzieć wiejskiej, bo w sumie to nie była taka wiejska parafia, ale była mała parafia przy szkole. Ja z tym księdzem dosyć często rozmawialiśmy i on zmienił w ogóle moje myślenie, podejście do naszej wiary. Wiele rzeczy po prostu pozmieniałam od tamtego czasu. I tak sobie myślę, że jakby było więcej takich księży, jak to mówi, z powrotem w czasie w Polsce, to myślę, że w dzisiejszych czasach tak wiele osób by nie odchodziło od kościoła. Niestety. Natomiast zapytałam się go kiedyś właśnie o Halloween, co on o tym myśli i on powiedział, że to każdy ma tutaj w głowie. To zależy wszystko od naszego podejścia. Jeżeli dla nas to jest tylko zabawa, przybieranie, to nie ma w tym nic złego. Jeżeli ktoś dopisuje sobie do tego jakieś inne dziwne rzeczy właśnie związane z okultyzmem, no to ma problem. Wiecie, że ja zawsze unikam tematów mojej wiary. Wiecie, że jestem osobą wierzącą, głęboko wierzącą, ale dla mnie zawsze najważniejszy jest Bóg. Nie Kościół, nie ksiądz, tylko właśnie Bóg. I nie mam nic przeciwko takim pytaniom, bo ja rozumiem, że takie pytania biorą się z niewiedzy, że te osoby tutaj nie były, nie wiedzą jak to wygląda naprawdę. Gdzieś coś przeczytały albo usłyszały, że ktoś coś powiedział, a myślę, że jakby tutaj taka osoba była, przeżyła jeden taki dzień tutaj, to by całkowicie zmieniła zdanie. Ktoś, kto mnie pyta, czy jestem katolikiem, bo obchodzę Halloween, a ja mówię, ale na czym polega to słowo obchodzę? Bo to nie jest dla mnie święto, po prostu to jest dzień. Po prostu taki dzień jest, w którym się wszyscy przybierają i bawią dobrze. Koniec, kropka. A z drugiej strony sobie tak myślę, stereotypowo oczywiście i uogólniając, ale ile jest Polaków, którzy uważają, żeby czarny kot nie przebiegł przez ulicę, albo nie przechodzą przez drabinę, albo czytają horoskopy i wierzą w różne zabobony, albo wróżą sobie w Andrzejki. Już nie wspomnę o tym, co było kiedyś w historii w Polsce, kiedy przepędzało się duchy, kiedy po kolędzie kolędnicy chodzili przebrani za śmierć, czy diabła, czy kozła. Czy stawiało się różne takie dziwne rzeczy przed domami, żeby odgonić złe duchy. To też była Polska i to wcale nie tak dawno temu. W obydwu przypadkach, czy to Halloween w Stanach, czy to Andrzejki, kolędnicy, zabobony polskie, to wszystko zależy od tego, jak my do tego podchodzimy, co my mamy w głowie. Utnę ten temat tutaj, słuchajcie, i jeżeli w przyszłym roku pojawią się jakieś komentarze, to po prostu będę odsyłać do tego filmu tutaj, bo już mi się nie chce na to odpowiadać. Okej, skończymy na tym. Słuchajcie, ale koniec Vlogtoberu wyszedł, o matko. Na szczęście nie kończymy z vlogami, bo kolejne vlogi się pojawią. I tak się zastanawiam, czy czasem nie zrobić już takiego świątecznego intro w listopadzie. Może nie teraz na początku, a może od połowy. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Wszystkim Wam bardzo serdecznie chciałam podziękować za całe vlogtobery. Teraz będziemy się widywać 2 razy w tygodniu, we wtorki i w piątki, bo już zapomniałam. Chyba tak. Jak będę miała jakieś dodatkowe filmy, to oczywiście będzie ich więcej. A póki co serdecznie Was pozdrawiam, ściskam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w piątek. Wszystkiego dobrego. Pa!